Derby, derby i jeszcze raz derby. Mecze rzeszowskich i tarnowskich żużlowców zawsze były spotkaniami nie tylko o ligowe punkty, ale także o prestiż. Często także o ligowe być albo nie być. Tak jest i teraz przed derbami numer 56. Przegrany z pary Marma Polskie Folie Rzeszów Unia Tarnów może mieć spore problemy, by załapać się do pierwszej czwórki Ekstraligi i walczyć o medale Mistrzostw Polski. Wiosną w Tarnowie lepsza była Unia. Wygrała 53-37, ale teraz to właśnie Mistrzowie Polski mają więcej problemów i kadrowych, i sportowych. Tommy Rickardson jest nadal chory i nie wystąpi dzisiaj w zawodach. Również mieliśmy tutaj mieć Drymla, ale wypadek jego brata spowodował, że leży w szpitalu nieprzytomny i pojechał do niego Łukasz. Po prostu no, pomoc, tylko jako jedyna pomoc. Przy bracie, żeby zostać, zrozumiała sprawa, przykra dla nas, na pewno silny punkt zespołu, ostatnio dobrze jedzie, nie będzie go dzisiaj. No, zastępstwo zawodnika? Oryginał, skład jaki jest w programie, 7 jest Paweł Chlip i 8 Marcin Rępała. Ale jest zastępstwo zawodnika? Jest zastępstwo zawodnika i za Łukasza Drymla pojedzie Stanisław Burza. Skład rzeszowian poznaliśmy w ostatniej chwili przed meczem, mimo że trener gospodarzy ponoć miał go w głowie od dawna. Znaczy taki jaki był, taki jest. No była taka niewiadoma troszeczkę Darek Śledź. Myślałem, że pojedzie troszeczkę lepiej, ale niestety nie stanął na wysokości zadania. Słabo się prezentował na treningu, właściwie niczym się nie wyróżniał. Jechał, można powiedzieć, bezbarwnie i to zadecydowało o tym, że postawiłem na Karola Barana. Dobrze jeździł w poniedziałek, dobrze jeździł w środę na treningu i ja myślę, że było to dobre posunięcie. Czy Karol odpłaci się dobrą jazdą na torze, to zobaczymy po meczu. Wiadomo, są to derby, jeździmy z mistrzem Polski jeszcze obecnym i trzeba docenić wartość przeciwnika, ja bym ich nie lekceważył. Mocnym punktem rzeszowskiego zespołu powinni być juniorzy. Paweł Miesiąc i Dawid Stachyra potwierdzili niezłą dyspozycję w czwartkowych półfinałach srebrnego kasku. Obydwaj wywalczyli awans, Paweł z drugiego miejsca na turnieju w Grudziądzu, a Dawid z trzeciego w Krośnie. Paweł Chlip też jest dobrym zawodnikiem, dobrym juniorem, reprezentantem Polski i na pewno będą mieli z nim ciężką przeprawę. Ja mam nadzieję, że jak nie Pawłowi, to Dawidowi, jak nie Dawidowi, to Pawłowi uda się wygrać z Pawłem Chlibem i myślę, że, a jak nie, no to żeby w najgorszym wypadku było 3-3 i od drugiego biegu zaczniemy, mam nadzieję, jechać. Tor będzie dzisiaj naszym sprzymierzeńcem? To znaczy ja na temat toru to bym tutaj w torze bym się nie dopatrywał tam jakichś może jakichś niespodzianek. Tor jest taki, ma pasować naszym zawodnikom, a nie, że przeciwnik nie pojedzie. Piątkowe spotkanie rozpoczyna się ze sporym opóźnieniem, prawie 50-minutowym. Gospodarze przygotowali taki tor, że sędzia zawodów, pan Marek Wojaczek z Rybnika, nakazał go równać, nakazał go upijać. Później w czasie próby toru spora grupa rzeszowskich kibiców no dość skutecznie przeszkadzała tarnowianom w odbyciu tejże, rzucając serpentyny, a po próbie znowu rozpoczęło się równanie toru zarządzone przez sędziego. Mecz jednak w końcu się rozpoczyna. Odrobina derbowej statystyki. Obydwa zespoły spotkały się dotychczas 55 razy. Po raz pierwszy w 1959 roku. 24 mecze wygrali tarnowianie, 28 rzeszowianie. Zanotowano 3 remisy. Najwięcej spotkań na swoim koncie mają Marian Wardzała z Unii 29 i Grzegorz Kuźniar ze Stali 30. Za nami już prezentacja. Krótko o składach. Rzeszowscy kibice przygotowali na ten mecz, jak widać, fantastyczną oprawę, a więc w szeregach gości numer 1 Tomasz Golob. Z dwójką nie ma żużlowca jako zastępstwo zawodnika, za Toniego Rickardsona będą jeździć pozostali. Jacek Golob to numer 3, Stanisław Burza numer 4, Janusz Kołodziej z piątką, Kamil Dzieliński z szóstką, Paweł Chlip pod 7 i Marcin Rępała pod 8. W szeregach gospodarzy Niki Pedersen numer 9, Karol Baran 10, Tomasz Krzanowski 11, Tomasz Rępała 12, Rune Holta 13, Dawid Stachyra z 14, Paweł Miesiąc pod 15 i z 16 w ekipie trenera Janusza Stachyry Andrii Karpow. Bieg młodzieżowy to jeden z ważniejszych biegów w każdym spotkaniu żużlowym. On ustawia
początek meczu dla jednej bądź drugiej drużyny. On daje handicap w wyścigu pierwszym meczu Marma Unia. Zobaczymy ze strony gości w kasku żółtym Kamila Zielińskiego i w kasku białym Pawła Chliba. Barw gospodarzy bronią Dawid Stachyra w kasku czerwonym i Paweł Miesiąc w kasku niebieskim. Za moment wreszcie pierwszy bieg żużlowych derbów w Ekstralidze. Około 10 tysięcy kibiców na trybunach stadionu przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie czeka na ogromne emocje, no i miejmy nadzieję, że się nie zawiodą. Wyścig pierwszy. Stachyra, Zieliński, Miesiąc i Chlip. Szybko ze startu Paweł Chlip, no już w pierwszym biegu niebezpieczny upadek, proszę Państwa. Leży trzech żużlowców, dwóch rzeszowian i Paweł Chlip. Niebezpieczny upadek na starcie, no miejmy nadzieję, że nikomu się nic nie stało. Proszę Państwa, najbardziej w tym wypadku ucierpiał rzeszowianin Dawid Stachyra. Wciąż przebywa w karetce, która znajduje się przed parkiem maszyn. Dwaj pozostali uczestnicy tego karambolu, a więc Paweł Chlip i Paweł Miesiąc są już na starcie. Jest także Kamil Zieliński, a więc sędzia za moment puści taśmę i rozpocznie się powtórka pierwszego wyścigu. Jeśli chodzi o stan zdrowia Dawida Stachyry, pierwsze informacje mówią, że jest niezły, no ale musimy na to zaczekać dłużej. A tymczasem ruszyła już powtórka pierwszego biegu, biegu młodzieżowców. Paweł Miesiąc w kasku niebieskim najszybciej ruszył ze startu. Za jego plecami tarnowianie. W kasku białym Paweł Chlip i w kasku żółtym Kamil Zieliński. A więc pomimo braku Dawida Stachyry, który został z tego biegu przez sędziego Wojaczka wykluczony jako sprawca tego wypadku, Paweł Miesiąc spisuje się dzielnie, wiezie do mety trzy punkty, które pozwolą rzeszowianom rozpocząć mecz z Unią Tarnów remisem. Paweł Chlip na drugim miejscu, Kamil Zieliński zamyka stawkę tego wyścigu. Ostatnie okrążenie przed trójką juniorów rozpoczynających starty w dzisiejszym meczu Ekstraligi. Paweł Miesiąc za moment będzie finiszował. Dwaj tarnowianie na drugim i trzecim miejscu. 3-3 remis w pierwszym starcie, no ale cóż, najbardziej chyba nas wszystkich interesuje stan zdrowia Dawida Stachyry. Karetka z Dawidem Stachyrą pojechała do szpitala, to nie jest dobra informacja, no ale miejmy nadzieję, że stamtąd napłyną dobre informacje odnośnie stanu zdrowia rzeszowskiego żużlowca. A przed nami już wyścig drugi ze strony Unii. Tomasz Golob w kasku żółtym i jako zastępstwo zawodnika w kasku białym Marcin Rępała. Dwójka Marmy to Niki Pedersen, kask czerwony, i Karol Baran, kask niebieski. Za moment start drugiego wyścigu. Jeszcze tam zawodnicy ustawiają się we właściwych polach startowych. Wciąż jeszcze Karol Baran nie gotowy do startu. No już teraz chyba wszystko w porządku i za moment wyścig drugi. Golob, Pedersen, Marcin Rępała i Karol Baran. Bardzo szybko Niki po zewnętrznej Karol Baran, ale Golob nie w swoim stylu, przy krawężniku i po wyjściu z pierwszego wirażu on jest pierwszy, atakuje Pedersen w drugim łuku. No i rzeszowski Duńczyk walczy o pierwsze miejsce z Tomaszem Golobem. W tej chwili jest lepszy Karol Baran na trzeciej pozycji. Ma za plecami Marcina Rępałę. Niki Pedersen, Tomasz Golob, Karol Baran. Świetny atak w drugim wirażu Karola. Przeszedł Tomasza Goloba. Marcin Rępała na czwartej pozycji. Na dwójka rzeszowian na dwóch pierwszych miejscach. No, o takim wyniku w tym biegu kibice rzeszowscy mogli chyba tylko pomarzyć. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Niki Pedersen i Karol Baran wiodą na 5-1 Tomasza Golowa i Marcina Rępałę. Za moment
zameldują się na linii mety. Wielka feta na stadionie przy ulicy Hetmańskiej. Podwójne zwycięstwo gospodarzy w wyścigu drugim. Pedersen i Baran wygrali 5-1 z Golobem i Marcinem Rempałą. Po drugim starcie 8-4 dla Marmy. Już za moment będziemy świadkami emocji związanych z trzecim biegiem derbowego spotkania. Jacek Golobka z żółtym i Stanisław Burza w białym. Kontra Tomasz Chrzanowski, kask czerwony i Tomasz Rzępała, kask niebieski. Nie wytrzymał napięcia Jacek Golob, proszę Państwa. Nie wytrzymał napięcia, zerwał taśmę. Oczywiście on zostaje z tego wyścigu wykluczony. Powtórka biegu numer 3. Oczywiście bez wykluczonego Jacka Goloba. A więc ze strony Unii osamotniony Stanisław Burza w kasku białym. Dwójka rzeszowian, przypomnę, Tomasz Chrzanowski, kask czerwony i Tomasz Rzępała, kask niebieski. Szybko ze startu ruszył Stanisław Burza, ale chyba za szeroko i zawodnicy Marmy Polskie Folie no, nie powinni mieć najmniejszego problemu w tym wyścigu z przywiezieniem kompletu. Tomasz Chrzanowski, przypomnę, kask czerwony, Tomasz Rzępała na prowadzeniu w kasku niebieskim. Dwóch reprezentantów gospodarzy na dwóch pierwszych miejscach. Stanisław Burza, no po dość niezłym starcie, teraz zupełnie stracił impet. Traci do dwóch zawodników rzeszowskich, no już niemal połowę długości prostej. No na dobrą sprawę deklasacji. No jeśli w takim tempie rzeszowianie będą odrabiać straty poniesione w Tarnowie, gdzie Marma przegrała, przypomnę, 37-53, to chyba ten punkt bonusowy można być spokojny, ale odpukajmy w niemalowane, nie zapeszajmy. Na razie cieszmy się z tego, co się stało w biegu numer 3. Dwóch rzeszowian na dwóch pierwszych miejscach, Tomaszowie Rempała i Chrzanowski przed Stanisławem Burzą 5-1 i w meczu prowadzenie Marmy 13-5. W czwartym wyścigu za moment Janusz Kołodziej w kasku żółtym i Paweł Chlip w kasku białym. To oczywiście zawodnicy z Tarnowa. Rune Holta, kask czerwony i Paweł Miesiąc, kask niebieski. Będą bronić barw Marmy. Miejmy nadzieję, że gospodarze podtrzymają tę niezłą pasę z ostatnich dwóch startów, ale zadanie trudne, bo w tym wyścigu jedzie Janusz Kołodziej, przecież aktualny indywidualny mistrz Polski. Świetnie, Rune Holta ze startu, Paweł Miesiąc także za nim, no i wielka niespodzianka. Kołodziej nie poradził sobie zupełnie w pierwszym wirażu, dużo lepiej od niego jedzie Paweł Chlip, który jest trzeci, w tej chwili atakuje pozycję Pawła Miesiąca, a Janusz Kołodziej, spoglądając na silnik swego motocykla, no, najwyraźniej nie wie, co się dzieje. Paweł Miesiąc tymczasem broni się przed atakami Pawła Chliba. Rune Holta spokojnie wiezie do mety 3 punkty, jakie należą mu się za pierwsze miejsce, ale Paweł Miesiąc po raz kolejny musi odbierać atak Chliba. Tarnowianin poszedł teraz szeroko po zewnętrznej, ale się tam zakopał w pierwszym wirażu. No i nie był w stanie choćby zrównać się z Pawłem. Rune Holta teraz zwolnił, jakby czekał na Miesiąca. No to z pewnością młodemu rzeszowianinowi by pomogło. Rune Holta i Paweł Miesiąc. Paweł Chlip kilka metrów za plecami tego ostatniego, ale to już linia mety, a więc jesteśmy świadkami trzeciego z rzędu podwójnego zwycięstwa Marmy w derbowym spotkaniu z Unią. Po wygranej Rune Holty i Pawła Miesiąca 5-1 w meczu jest już 18-6. Bracia Golobowie, Tomasz i Jacek, będą rywalami rzeszowian w wyścigu piątym. Tomasz pojedzie w kasku żółtym, Jacek w białym jako zastępstwo zawodnika za Toniego Rickardsona. A para rzeszowska to Tomasz Rempała, kask niebieski, i Tomasz Chrzanowski, kask czerwony. Za moment start piątego wyścigu. Rempała, Golob, Chrzanowski i starszy z braci Golobów. Najszybciej ze startu Tomasz Chrzanowski, a tuż za nim Tomasz Rempała. Defektuje chyba motocykl na pierwszym wirażu
Tomaszowi Golobowi, bo zjechał już na murawę stadionu, a Jacek traci do rzeszowskiej dwójki, no już ponad 50 metrów, to praktycznie deklasacja. Rzeszowianie mają już na tyle dużą stratę, że spokojnie mogą jechać do mety po 5 punktów, a Jacek zupełnie zrezygnował z walki, zwolnił. No, muszę przyznać, że już dawno nie widziałem takiego spotkania, które wywołałoby tyle emocji, i tych sportowych, i tych pozasportowych, nawet tego, co się dzieje teraz na torze. Rzeszowianie kontynuują jazdę w wyścigu piątym po 5 punktów, a Jacek jeździ, Jacek Golob oczywiście, jeździ sobie po murawie między reklamami. Za moment linia mety, bieg wygrywa Tomasz Chrzanowski, on dostanie 3 punkty, Tomasz Rzympała skończy ten wyścig z 2 punktami, a tarnowianie w tym biegu nie zdobyli ani jednego punktu. 5-0 dla Marmy i 23-6 po 5 startach. Bieg 6, proszę Państwa, będzie już 3 startem Jacka Goloba. Jak na razie nie ma się czym pochwalić, taśma i defekt, no ale to problem tarnowian. Jacek w tym 6 biegu pojedzie w kasku żółtym, jego partnerem w kasku białym Stanisław Burza. Dwójka rzeszowian, Rune Holta, kask czerwony, i Andrii Karpow, kask niebieski. Dawid Stachyra wciąż nie wrócił ze szpitala. Pierwsze doniesienia, jakie mamy, mówią o tym, że żadnych złamań nie ma, no ale Dawid jest podobno dość mocno poparzony i ma kilka ciętych ran. Więc w sumie te obrażenia, no, są dość poważne. Miejmy nadzieję, że Dawid szybko się z tego wykaraska. Na razie w wyścigu 6 zastępuje go Andrii Karpow, przypomnę, kask niebieski, a jego partnerem Rune Holta i rzeszowianie, no, tak jak to było w poprzednich 4 startach, pewnie ruszają spod taśmy. Rune Holta w kasku czerwonym na prowadzeniu, Andrii Karpow za jego plecami, tarnowianie, Stanisław Burza jedzie trzeci, Jacek Golob na 4 pozycji. Burza zbliżył się teraz do Karpowa, nie na tyle, aby skutecznie zaatakować, no ale teraz ponownie atak Burzy w drugim wirażu i ponownie broni się Karpow. Rune Holta po szerokiej, pewnie jedzie do mety po 3 punkty. Andrii Karpow wciąż na drugim miejscu, choć tuż za jego plecami Stanisław Burza, i tarnowian ponawia atak przy krawężniku, ale chyba lepiej trzyma tor na zewnętrznej. No, zrozumiał to, zdaje się, Burza, bo przechodzi na zewnętrzną, ale w dalszym ciągu jest tylko trzeci. Rzeszowianie jadą po kolejne podwójne zwycięstwo. Czy ostatni desperacki atak Stanisława Burzy? No nie, nie przyniesie mu tu już żadnego powodzenia. Rune Holta kończy bieg z 3 punktami na koncie. Druga trójka Rune. Andrii Karpow w swoim pierwszym starcie w derbowym meczu z Unią na 2 punkty. Stanisław Burza na 3 miejscu, a Jacek Golob jeszcze do mety nie dotarł, dociera dopiero teraz. No. 5-1 rzeszowianie wygrywają ten 6 start. W meczu jest już 28-7. Jak będzie dalej ten mecz wyglądał? Chyba nie trudno być znawcą żużla, by się domyślać. Oglądajmy spokojnie kolejne wyścigi. Przed nami bieg numer 7. Niki Pedersen, kask czerwony, i Karol Baran, kask niebieski. Janusz Kołodziej, kask żółty, i Kamil Zieliński w kasku białym. I znów dwójka rzeszowian na 2 pierwszych miejscach. Niki Pedersen i Karol Baran. Tarnowianie chyba kompletnie nie mogło przystosować się do tego toru, jaki przygotowali gospodarze. Podobna sytuacja miała miejsce we Wrocławiu w meczu za trasem na podobnie przyczepnym torze. Unia przegrała aż 29-61. I tu kolejne wyścigi derbowego meczu w Rzeszowie są potwierdzeniem tej właśnie reguły, że tarnowianie nie mogą sobie na takim torze poradzić. Najlepszym przykładem wyścigu 7 jest choćby postawa Janusza Kołodzieja, któremu ciężko złożyć motocykl w wirażu, a co dopiero zbliżyć się do dwójki prowadzących rzeszowian. Przypomnę, Niki Pedersen w kasku czerwonym na 1 miejscu, Karol Baran, kask niebieski, pozycja numer 2, jakieś 50 metrów za nimi
indywidualnym mistrz Polski Janusz Kołodziej, no i Kamil Zieliński, który do mety nie dojedzie, bo zanotował upadek na ostatnim wirażu, a więc w wyścigu siódmym notujemy kolejne szóste z rzędu podwójne zwycięstwo, wliczając tę wygraną 5-0 w piątym starcie. No i w tym momencie w meczu Marma prowadzi 33-8. W Tarnowie przypomnę, rzeszowianie przegrali 37-53, a więc różnicą 16 punktów. W tej chwili po siódmym starcie Marma prowadzi już z przewagą 25 punktów, a więc w bilansie dwóch meczu jest lepsza o punktów 9, a to dopiero przecież za nami 7 startów tego derbowego pojedynku. Ósmy bieg, Rune Holta w kasku czerwonym i Paweł Miesiąc w kasku niebieskim w miejsce Dawida Stachyry, a dwójka tarnowian to Stanisław Burza, kask biały jako rezerwa taktyczna za Tomasza Goloba, tak, to nie pomyłka, za Tomasza Goloba Marcin Rępała w kasku żółtym. A w ósmym biegu ostatecznie, proszę Państwa, zobaczymy tylko trzech zawodników. Paweł Miesiąc, który miał tu zastępować Dawida Stachyrę, został przez sędziego wykluczony, ponieważ w tym biegu zgodnie z regulaminem pojechać nie mógł po prostu. Dawida Stachyrę mógł zastąpić tylko Andrzej Karpow, który w meczu zgłoszony jest na rezerwie pod numerem 16. Chwilę trwały pertraktacje z arbitrem, ale ten okazał się nieugięty. Paweł Miesiąc wylądował w parku maszyn, a na torze tylko trójka. Na prowadzeniu oczywiście rzeszowianin, jeżdżący w barwach Marmy Rune Holta w kasku czerwonym. Dwójka zawodników tarnowskich na drugim i trzecim miejscu. Marcin Rępała w kasku żółtym jest drugi. Stanisław Burza zamyka stawkę tego wyścigu, a więc będziemy świadkami drugiego w dniu dzisiejszym biegowego remisu. Pierwszy, przypomnę, padł w wyścigu numer 1, w którym po wypadku nie mógł wystartować oczywiście Dawid Stachyra. Ósmy start, za moment linia mety, Rune Holta przed Marcinem Rępałą i Stanisławem Burzą, 3-3, a w meczu 36-11. Przed nami dziewiąty bieg derbowego pojedynku Marmy Rzeszów z Unią Tarnów. Stanisław Burza w kasku białym, Jacek Golob w żółtym kontra Karol Baran, kask niebieski i Niki Pedersen, kask czerwony. Scenariusz znany z poprzednich wyścigów. Rzeszowianie pewnie wygrywają start. Niki Pedersen na pierwszym miejscu, Karol Baran trzyma mu koło. A tarnowianie, no Stanisław Burza będzie pewnie ambitnie starał się jechać do końca. Jacek Golob już nie złożył motocykla w drugim wirażu, już spokojnie przejeżdża na prostej przed trybunami. A Pedersen z Baranem, no, pokazują, że na takim torze przecież można jechać, można się składać i można to robić całkiem efektownie. Niki Pedersen i Karol Baran jadą do mety po swoje trzecie w dniu dzisiejszym podwójne zwycięstwo. Stanisław Burza jakieś 80 metrów za nimi. Jacek Golob spokojnie tu patrzy, co się dzieje na torze, stojąc już na murawie rzeszowskiego stadionu. No, dla niego te zawody kompletnie nieudane, podobnie zresztą jak dla całej ekipy tarnowskiej. Śmiało to możemy stwierdzić, mimo że za nami dopiero 9 wyścigów derbowego meczu. Niki Pedersen i Karol Baran wygrywają wyścig numer 9 5-1 z osamotnionym Stanisławem Burzą. Po tym starcie Marma ma na koncie 41 punktów, a rywale z Tarnowa zaledwie 12. Przed nami wyścig numer 10. Wygląda na to, że kolejny kluczowy zawodnik tarnowian, myślę tu o Januszu Kołodzieju, ma dość występów w dzisiejszym spotkaniu. Tomasz Golob był zastępowany w ósmym starcie przez Marcina Rępałę. Teraz Marcin Rępała zastępuje Janusza Kołodzieja. Pojedzie w kasku żółtym. Jego partnerem będzie junior tarnowian Kamil Zieliński, a dwójka Marmy to Tomasz Szanowski, kask czerwony, i Tomasz Rępała, kask niebieski. I
nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o start i rozegranie pierwszego wirażu. Rzeszowianie na dwóch pierwszych miejscach. Junior Tarnowian Kamil Zieliński wykonał tu dość efektownego pirueta, ale utrzymał się na motocyklu. Dalej jednak nie pojedzie, zjechał już na murawę. A na prowadzeniu jadący w kasku niebieskim Tomasz Rępała. Tomasz Chrzanowski trzyma koło, no ale też musi uważać na Marcina Rępałę, który niespodziewanie jest dość blisko Tomka. Do tej pory no, jedynym zawodnikiem, który próbował nawiązywać walkę z rzeszowianami, był junior Paweł Chlip. Teraz wygląda na to, że tor zaczyna pasować także Marcinowi Rępale, choć nie na tyle, aby tu pokusić się o jakąś skuteczną akcję. No ale patrzmy jeszcze do końca na przebieg tego 10. wyścigu. Tomaszowi Chrzanowski Rępała wciąż na 5-1. Marcin Rępała no, już stracił dystansu, a więc nie będzie emocjonującego finiszu, choćby jednego, a szkoda. 5-1 wygrywają ten bieg rzeszowianie i po 10 startach Marma prowadzi 46-13. Proszę Państwa, tak liczyłem, ile rzeszowianie mogą dzisiaj wygrać. No i według tego najbardziej optymistycznego wariantu 71-18. No to prawdziwa deklasacja. Ale wszystkie pozostałe biegi Marma musiałaby wygrywać podwójnie. No ja osobiście nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu. Za moment wyścig 11, z niego już wiadomo wykluczony zawodnik, który miał jechać w kasku żółtym, a więc Jacek Golob, nie zdążył na start do tego biegu. Osamotniony Stanisław Burza jadący w kasku białym. Znów nie ma wiele do powiedzenia w walce z dwójką zawodników Marmy. Niki Pedersen w kasku czerwonym na prowadzeniu i Paweł Miesiąc w kasku niebieskim na pozycji numer 2. Jak do tej pory tylko dwa biegowe remisy w 10 startach, 8 podwójnych wygranych gospodarzy, w tym jeden bieg 5-0. Teraz zanosi się na podwójną wygraną numer 9. Niki Pedersen i Paweł Miesiąc. Stanisław Burza na trzeciej pozycji. On stara się ambitnie jechać w każdym z biegów, w którym występuje. Tego z pewnością nie można odmówić wychowankowi Tarnowskiej Unii, no ale nie jest w stanie przywieźć nic więcej poza ten jeden punkt za trzecie miejsce. Niki Pedersen i Paweł Miesiąc wygrywają podwójnie wyścig numer 11. Po tym starcie jest 51-14, oczywiście dla Marmy. W wyścigu 12 jedna zmiana, której należało się spodziewać. Za Tomasza Goloba, który jak już mówiłem, chyba stracił ochotę na występy w dzisiejszym pojedynku. Marcin Rępała, on pojedzie w kasku żółtym, a jego partnerem junior Tarnowian Kamil Zieliński, kask biały. Dwójka gospodarzy, Tomasz Rępała w kasku niebieskim i Tomasz Chrzanowski w kasku czerwonym. Czekamy na start 12 wyścigu. Zieliński, Rępała, Marcin Rępała i Tomasz Chrzanowski. No, przez chwilę Marcin Rępała próbował powalczyć z Tomaszem Chrzanowskim i swoim starszym bratem, także Tomaszem. Ale oczywiście Marcin jest na trzecim miejscu. I oczywiście, bo dzisiaj miejsca trzecie i czwarte no, w oczywisty sposób zarezerwowane są dla zawodników Tarnowskiej Unii, a miejsca pierwsze i drugie dla gospodarzy i ten bieg bynajmniej nie jest tutaj wyjątkiem. Na prowadzeniu w tym wyścigu jadący w kasku czerwonym Tomasz Chrzanowski, Tomasz Rępała drugi, choć już odstał od swego partnera klubowego. Marcin Rępała już także dał sobie spokój z atakami, choćby na to drugie miejsce jedzie trzeci, a Kamil Zieliński, który dwa biegi wcześniej kręcił tu tak efektownego pirueta w pierwszym wirażu, zamyka teraz stawkę startu numer 12. Linia mety tego wyścigu, w którym rzeszowianie zwyciężają zgodnie z planem, czyli 5
do 1, 56 do 15 po tym biegu dla Marmy Polskie Folie Rzeszów. Wyścig 13, ostatni przed biegami nominowanymi. Pełna obsada tego biegu. Karol Baran, kask niebieski i Rune Holta, kask czerwony. To oczywiście para rzeszowskiej Marmy, a ze strony gości ci sami zawodnicy, których widzieliśmy w biegu numer 12. Kamil Zieliński w kasku białym, tu jako zastępstwo zawodnika za Rickardsona, a Marcin Rępała w kasku żółtym. W tym wyścigu będzie zastępował Janusza Kołodzieja. Za moment taśma pójdzie w górę, bieg numer 13, choć specjalnych emocji pewnie nie można oczekiwać. Marcin Rępała. Fantastyczna walka tego zawodnika z dwójką rzeszowian w pierwszym wirażu. Jak widać, no, sygnalizowałem to już. On jako jeden z nielicznych zawodników tarnowskich dopasował się do toru w Rzeszowie. Na prowadzeniu Karol Baran, ale Marcin Rępała przedziera dwójkę zawodników rzeszowskich. Ma za plecami Holtę. Kamil Zieliński zamyka stawkę tego biegu. Karol Baran i Rune Holta w tej chwili atakujący przy krawężniku drugą pozycję Marcina Rępały. I ten atak mu się powiódł, bo zawodnik Unii pojechał za szeroko, bardzo szeroko, no tuż pod samą bandą pierwszego wirażu. A więc błąd Marcina Rępały sprawia, że znów na dwóch pierwszych miejscach gospodarze. Karol Baran zwycięsko kończy ten bieg, mając za plecami Rune Holtę, później Marcin Rępała i Kamil Zieliński. Podwójna wygrana rzeszowian w biegu numer 13 i po tym starcie w meczu Marma prowadzi 61 do 16, a więc rzeszowianie są na najlepszej drodze, aby osiągnąć to możliwie maksymalne zwycięstwo 71 do 18. Ciekawe, czy tak się stanie po startach nominowanych. I przed nami wreszcie pierwszy z biegów nominowanych. Marcin Rępała, kask żółty i Stanisław Burza, kask biały kontra Tomasz Szanowski, kask czerwony i Karol Baran, kask niebieski. Karol Baran pewnie wygrywa start. Tuż za jego plecami Tomasz Szanowski i później dwójka tarnowian, a więc nic nowego. Stanisław Burza jedzie trzeci, Marcin Rępała na czwartej pozycji, choć teraz zdaje się, że Marcin Rępała wyprzedził swojego klubowego kolegę, a rzeszowianie spokojnie mogą się nawet nie oglądać, bo para Unii daleko, daleko za ich plecami. Karol Baran i Tomasz Szanowski. Tomasz Szanowski wygląda na to, że zakończy zawody z imponującym dorobkiem punktowym. Zresztą podobnie jak Karol Baran, no jak cała reszta rzeszowskich żużlowców w dzisiejszym spotkaniu. Naprawdę konia z rzędem temu, kto przed derbami postawiłby na taki przebieg tego spotkania i tak okazałe zwycięstwo gospodarzy, ale to jest sport. 5 do 1 wyścigu 14, pierwszym z biegów nominowanych, wygrywają rzeszowianie. 66 do 17 prowadzą po 14 startach. Jest pełna 20 sekund pozostało do końca czasu 2 minut. Przed ostatnim 15 biegiem derbowego meczu Marmy z Unią brakuje na starcie Jacka Goloba, który w tym biegu miał pojechać w kasku białym i wszystko na to wskazuje, że nie zdąży na start. A więc ze strony Unii osamotniony Stanisław Burza, kask żółty, a para rzeszowska to Rune Holta, kask czerwony i Niki Pedersen, kask niebieski. Zatem rusza wyścig numer 15. Najszybciej ze startu Niki Pedersen, Rune Holta podążył w jego ślady, Stanisław Burza zgodnie z normą, czyli na trzecim miejscu. No i śmiem twierdzić, że tak będzie do końcowych metrów tego 15 wyścigu w pojedynku Marmy Polskie Folie Rzeszów z Unią Tarnów. Tym samym zachwiana została
pewna tradycja, w zasadzie to zerwana została ta tradycja, że w Rzeszowie w tym sezonie wszystkie mecze rozstrzygają się dopiero w biegu numer 15. Dziś w pojedynku z Tarnowską Unią w meczu z mistrzami Polski rzeszowianie byli na długo, długo wcześniej pewnymi meczowego zwycięstwa. A to zwycięstwo bardzo okazałe, mimo że szczerze mówiąc sam mecz jako widowisko sportowe był nudny jak flaki z olejem. W 15 wyścigu Nicki Pedersen i Rune Holta przywożą do mety podwójne zwycięstwo. Dzięki temu rzeszowianie wygrywają ten mecz ostatecznie 71-18. Ten wynik chyba jest najlepszym komentarzem tego, co działo się dziś na rzeszowskim torze. Spieszmy wszystkich uspokoić z Dawidem, w miarę wszystko w porządku. Tak, Dawid nie jest połamany, ma tam drobne potłuczenia. No, ten upadek to był spowodowany tym, że miał awarię motocykla, korbowód się urwał i zwrócił się rzeczy martwych. Szkoda, że stało się akurat w tym biegu, no, ale widocznie tak musiało być. Ja tu tylko mam żal do Tarnowian, że nie podjęli walki, zachowali się jak gówniarze, nie są godni w ogóle tego, że jeżdżą w Ekstralidze, bo zachowują się tak, jakby pierwszy raz jeździli na motocyklu. Dzisiaj był tor normalny. Dali przykład tego nasi młodzieżowcy. Paweł Miesiąc, Andrzej Karpow debiutował praktycznie, jechał normalnie, a gościom nie chciało się iść od początku. I to jest przykre troszeczkę, bo nie wiem, muchy mają w nosie. Ja nie chcę ich oceniać. Ja rozumiem, że się bali, że to, ale moim zdaniem oszukali publiczność. Dziękuję bardzo. Przed zawodami tor nie nadawał się do jazdy? W jakim sensie przed zawodami? W momencie, jeżeli rozpocząłem pierwszy wyścig, to się nadało. Nie, musiałem, zawody zostały opóźnione, także będzie kara oczywiście dla gospodarzy. Aha. W tym sensie tak, no ale to regulamin dopuszcza takie rozwiązanie. Spotkanie na pewno nie było ciekawe. Każdy bieg 5-1, na pewno nikt nie przypuszczał, że takim wynikiem się zakończy. Na pewno jesteśmy zadowoleni z tego wyniku i cieszymy się, no, ale zawody były jakie były. No, chyba nikt nie zakładał takiego wyniku przed dzisiejszym spotkaniem. Troszeczkę, tor był ciężki w dniu dzisiejszym, troszeczkę zdrowia trzeba było włożyć, umiejętności, kwestia może odpowiedniego sprzętu i chęć jazdy. Goście wyglądało jakby, nie chciało się im dzisiaj. To nie do mnie należy ta ocena. Sędzia po długich staraniach, jakimś makijażu torowym, że tak powiem, dopuścił do jazdy, no i było widać, że szło jechać. Wynik odpowiada sam za siebie. Zrobiliśmy dzisiaj bardzo dużo punktów. Tarnowyż na początku odpuścił. Nie rozumiem ich zachowania, ponieważ tor był równy dla wszystkich. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego tak Tarnów pojechał. Oni podobno nie potrafią na takim torze. Owszem, u siebie jeżdżą na bardzo twardym torze, a myśmy zrobili troszkę przyczepniejszy tor i po prostu nie dawali sobie rady. Wróciłeś do składu i chyba naprawdę z dobrym skutkiem. Tak naprawdę rozpoczynam dopiero sezon, chociaż już to była 13. kolejka. Na pewno trochę zaskoczenie kibiców, zawodników. Przed meczem każdy nastawiał się bojowo, żeby ten mecz wygrać i bonusa. I to się nam udało na pewno. Unia nie podjęła walki, tak pan to co? Można powiedzieć, że Unia już mecz przegrała przed meczem. Tomek już pierwsze biegi nie dawał rady, jak... Nie wiem, powinny sobie dawać radę bardziej niż my, nie?
pozostałych meczach Ekstraligi było znacznie więcej walki. Tę walkę podjęli zarówno Torunianie we Wrocławiu, jak i Bydgoszczanie w Lesznie. A w pierwszej lidze żużlowej Krośnieńskie Wilki przegrały w Gnieźnie 33-57.